Dziś przedstawiam szokującą przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Rosji, Rosja i Bliski Wschód. Wiemy o tym, że na Bliskim Wschodzie ma miejsce konflikt między Iranem, a Izraelem, Iranem, a Stanami Zjednoczonymi. Natomiast jak w tej sytuacji zachowa się tak naprawdę Rosja? Czy Rosja poprze Stany Zjednoczone? Czy Rosja poprze Iran? Czy rozpocznie działania wojenne w zupełnie innym miejscu na świecie? dzisiaj przedstawiam przepowiednie do jasnowidza Jackowskiego, jak się zachowa Rosja w momencie, kiedy ten konflikt nabierze na sile, tak na bliskim wschodzie. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, wszyscy tak naprawdę wiemy, że ma miejsce konflikt, tak? Konflikt, który praktycznie wisi na włosku, na bliskim wschodzie, między Iranem, a Stanami Zjednoczonymi. No i teraz pytanie jest takie, bo wiele osób zastanawia się, a co z Rosją? Co teraz praktycznie Putin zrobi? Czy Putin poprze Iran, tak? Wydawałoby się to naturalna kolej rzeczy, no bo przecież wrogiem Rosji teoretycznie są Stany Zjednoczone, więc tak naprawdę, no tutaj Rosja powinna zaprzyjaźnić się z Iranem, tak? Powinna wspierać praktycznie Iran. No i Jasnoidze mówi w ten sposób, że Putin tutaj gra, tak? Że Putin będzie tutaj grał podczas właśnie tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, że Putin w tym czasie, kiedy będzie miał miejsce ten konflikt na Bliskim wschodzie, on na razie dopiero przybiera na sile, może zaatakować inne państwo w tym samym czasie, w ogóle niezwiązane tak naprawdę z Bliskim Wschodzie, na wschodem, tak, czyli tutaj są tak naprawdę dwa scenariusze, albo zaatakuje Białoruś, albo też za, zaatakuje Ukrainę, wiemy o tym, tak, jeśli chodzi o Ukrainę, to praktycznie mają miejsce regularne działania wojenne na wschodzie Ukrainy, aneks Krymu 2013 rok, no i też teraz sytuacja praktycznie z Białorusią, tak, tutaj mógłby praktycznie Putin zaatakować Białoruś, to by mu otworzyło tak naprawdę drogę na kolejne państwa, na przykład na Polskę, tak, o ile sytuacja z Ukrainą jest skomplikowana, tak, no bo jednak przywódcy Ukrainy bardzo mocno zabiegają o względy, tak, czyli jeśli chodzi o Unię Europejską, czy też NATO, ale trzeba pamiętać, że zarówno Ukraina, jak i też Białoruś nie są praktycznie tutaj w NATO, więc teoretycznie są to bezbronne państwa, gdyby zostały zaatakowane właśnie przez Rosję. Wydaje mi się, że bardziej to jest scenariusz Białorusi, tak, że jeżeli Białoruś postawi się właśnie tak okoniem w stosunku do Rosji, to właśnie Rosja może zaatakować to państwo i raczej inne państwa tutaj nie przyjdą z pomocą Białorusi. No jeśli chodzi o Ukrainę, to mogłyby przyjść inne państwa z pomocą, ale jeśli chodzi o Białoruś, raczej tak nie będzie, ponieważ tak na Łukaszenko wcześniej przyjaźnił się z Putinem, tak? I może być taka obawa, na przykład państw tutaj zachodnich, czy Unii Europejskiej, czy NATO, że tak naprawdę Białoruś będzie chciała wciągnąć państwa Unii Europejskiej, czy NATO w ten konflikt, a będzie to fikcyjny na przykład konflikt, bo taka jest możliwość, tak, że na przykład Białoruś powie: No, zostaliśmy zaatakowani przez Rosję, Unia Europejska, NATO, pomóżcie nam, przyjdą inne państwa, i wtedy tego, tego naprawdę, tak naprawdę będą się obawiać tutaj, tak, państwa członkowskie w NATO, żeby nie wciągnąć po prostu poszczególne państwa w ten konflikt na Białorusi, żeby to nie był konflikt między NATO, a tak naprawdę Rosją na terenie Białorusi. No i teraz Jasnowi-Zetkowski mówi w ten sposób, tak, że Putin odpuszcza, jeśli chodzi o ten konflikt na Bliskim Wschodzie, on tutaj nie będzie popierał ani Stanów Zjednoczonych, ani też Iranu w tym konflikcie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten konflikt, który będzie miał, miał miejsce, to jakby Putin da tutaj ciche przyzwolenie. Zobaczcie sobie, że praktycznie Putin ani razu nie zabrał z, tutaj tak, z, z stanowiska, słowa, nie powiedział ani zdania żadnego na temat tego konfliktu na Bliskim Wschodzie, od kiedy to wszystko ma miejsce. Czyli Putin tak naprawdę cały czas się przygląda, tak? Cały czas się praktycznie przygląda, jak ta sytuacja ma miejsce. No i według jasnowidza Jackowskiego Putin odpuszcza, e, tak e, tutaj na Bliskim Wschodzie będzie mógł działać, ale e, tak naprawdę e, tutaj no wiadomo, że Putin działa tutaj no, jeśli chodzi o e, Syrię. Tak, tam niektórzy mówią, że to jest właśnie sukces, tak, tak na przykład Jasnowicz-Jaskowski mówił, że to jest poniekąd sukces właśnie Putina, że te walki ucichły, tak, bo Putin zaprowadził niejako porządek właśnie, jeśli chodzi o Syrię, tak, natomiast no jeżeli tak można nazwać, tak, wiadomo, że miało miejsce działania wojenne i tak dalej, natomiast Putin będzie praktycznie dawał ciche przyzwolenia na, na to, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie, no to też nie jest jakby tutaj dziwne, tak, bo Putin będzie patrzył, jak będą się wykrwawiać poszczególne państwa, Amerykanie będą się wykrwawiać, krwawiać w wojnie z Iranem, jak Iran po prostu będzie się męczył będzie się wykrwawiał, tak, a w tym czasie tak naprawdę Putin może realizować swoje interesy inne, tak, czy na przykład Białoruś, czy też Ukraina. Poza tym po co tak naprawdę ta byłaby wojna Putinowi, tak, po co angażować się tutaj, jeśli chodzi o tą wojnę z tutaj Iranem, tak, czy tutaj ze Stanami Zjednoczonymi, to jest bezsensowne. Tutaj byłby stratny Putin. Putin, jeżeli nie będzie się w ogóle w, ten, w, tej, w tej kwestii wypowiadał, ale na przykład może później dostarczać Broń Iranowi, tak? Dlatego tutaj Putin pewnie nie, nie zabiera głosu, nie wypowiada się krytycznie, bo gdyby na przykład tutaj Iran złożył takie zamówienie, tak, no to pewnie na pewno by dostarczył sprzęt czy broń dla Iranu, tak? Dla Iranu, chociaż Iran jest bardzo dobrze wyposażony, tak? To trzeba sobie po prostu jasno powiedzieć. Także tak sytuacja wygląda. No, to jest dosyć ciekawa sytuacja. To byłoby bystre, też z punktu widzenia strategicznego, znaczy bystre, przerażające, ale z punktu widzenia takiego logistycznego, tak? Jako przywódca, że tam by miał miejsce konflikt na Bliskim Wschodzie. Wszystkie oczy praktycznie całego świata byłyby skierowane na tamto miejsce, a w tym czasie Putin by uderzył gdzie indziej po to, żeby odciągnąć praktycznie, no może nie tamtą uwagę, tak? Ale w tym czasie po prostu by uderzył i uwaga wszystkich mediów i tak byłaby skupiona praktycznie na Bliskim Wschodzie, a w tym czasie na przykład Putin zająłby Białoruś, tak, czy zająłby tutaj Ukrainę. To jest dosyć ciekawe, tak naprawdę, takie jeśli, ciekawy punkt widzenia. Natomiast pytanie jest takie, tak, po co tak naprawdę Białoruś, czy Ukraina i jaki cel by byłby dalej, tak, Putina? No co, Białoruś sama w sobie, czy Ukraina sama w sobie, a co, to są jakieś po prostu potężne złoża, nie wiem, ropy naftowej, jakichś surowców mineralnych, kolejne państwo, które na dobrą sprawę trzeba byłoby po prostu, musiałby zarządzać tym państwem, utrzymywać to państwo, tak, wyżywić faktycznie to państwo. Więc pytanie jest tutaj takie, tak, tak, jakie kolejne cele, oczywiście, eksperci mówią tak, że Putin chce jakby odbudowy Związku Radzieckiego. Oczywiście nie w takiej formie, jak miała miejsce, tak, ale chodzi o wpływy w tych byłych krajach, właśnie radzieckich, tak, żeby znowu odbudować właśnie te wpływy. No i tutaj jest ciekawa sytuacja, tak, no tak mówiłem. Łukaszenko niegdyś się przyjaźnił z Putinem, tak, witali się do tego najwięksi przyjaciele, a jak już teraz Putin chce mieć większy praktycznie wpływ, jeśli chodzi o Białoruś, jeśli chodzi o politykę, e, chce też po prostu wpływać na tą politykę. Politykę, poprzez dostawy gazu, poprzez dostawy ropy, no to od razu już jest sprzeciw Łukaszenki, który Łukaszenko od razu zbliża się do Unii Europejskiej, do NATO, tak, i mówi tam w wywiadzie z dziennikarzem, że po co tak naprawdę tutaj Putinowi byłby ten problem, tak, czy ból głowy, tak powiedział dokładnie, jeśli chodzi o konflikt, bo praktycznie cała społeczność międzynarodowa by się temu przyglądała i by protestowała, no raczej wątpię, żeby protestowała społeczność międzynarodowa. Oczywiście NATO czy Unia Europejska wydadzą specjalne depesze, tak, I tutaj uchwały, także tak naprawdę żądają tego, żeby Rosja wycofała się ze swoich działań, ale zobaczmy sobie, co ma miejsce praktycznie, jeśli chodzi o Ukrainę. Tak, aneks Krymu dokonany i co? Nic praktycznie nie zrobiono więcej, tak? A wydaje mi się, że tutaj, tak, jak powiedziałem, no, to oczywiście, tak, ale NATO tutaj też byłaby też była odpowiedź, pewnie, ze strony Unii Europejskiej. No, tutaj bardziej by broniły Ukrainy niż Białorusi, tak, niż po praktycznie Białorusi. Czyli to jest właśnie to ryzyko, tak? To jest właśnie to ryzyko, e, praktycznie, że no, można być zaprzyjaźnionym z Rosją, ale potem tam państwo może być pożarte praktycznie przez, e, przez Rosję, tak? E, jeżeli nie poprzez właśnie politykę, to poprzez surowce mineralne, e, poprzez realny praktycznie wpływ na Białoruś, tak? E, realny wpływ na Białoruś. Także no, zobaczymy tak naprawdę, jak tutaj Putin e, będzie zachowywał się, gdyby na przykład tym konflikcie na Bliskim Wschodzie wziął kolejne państwa, kolejne państwa brałyby faktycznie udział, tak, jak tutaj się rzeczywiście Putin będzie tak zachowywał, czy poprze jakieś kraje, na przykład arabski, tak, być może Putin tak naprawdę popiera, tak, tutaj te działania, natomiast publicznie praktycznie tego nie mówi, tak. Oczywiście dla Putina to jest tak naprawdę swego rodzaju korzyść, tak, no bo tutaj Stany Zjednoczone, które będą za, praktycznie zainteresowane działaniami tutaj na Bliskim Wschodzie, tak, będą zaangażowane praktycznie w te działania, to powoduje, że Stany Zjednoczone są słabsze, tak? Są słabsze. Na przykład inne państwo mogłoby wtedy zaatakować Stany Zjednoczone, bo już Stany Zjednoczone jakby prowadzą, prowadziłyby bardzo intensywne działania wojny na Bliskim Wschodzie, tak? To nie byłyby takie działania, jak wcześniej miały miejsce jakieś mniej, na mniejszą skalę, tak na przykład w Iraku, tutaj byłyby na dużą praktycznie skalę, tak, na dużą praktycznie skalę. Także zobaczymy rzeczywiście, jak tutaj sytuacja się rozstrzygnie. No dla mnie najciekawsze jest, jakby po prostu wątek tego, co dalej, tak? Załóżmy, że Putin zajmie Białoruś i co dalej, tak? Co, co po prostu będzie miało miejsce dalej? Przedstawiałem na kanale takie informacje, taki filmik robiłem, że rok temu, czy bodajże dwa lata temu, nie dwa lata temu bo to było, no bo już praktycznie mamy początek nowego roku, to była sytuacja, że praktycznie Putin przeprowadził ogromne manewry wojskowe, ogromne manewry wojskowe były przeprowadzone. No i to chyba były przeprowadzone w obwodzie kaliningradzkim, tak? No niektórzy mówili, że to już jest praktycznie tak, sprawdzanie takiego scenariusza, który zostanie zrealizowany w przyszłości, tak? Atak na państwa europejskie. I tutaj to wojsko było właśnie sprawdzane w praktyce. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, napiszcie w komentarzu, co na ten temat myślicie, co na ten temat sądzicie. Cześć!